im większy problem rozwiążesz, tym można się spodziewać większego zysku. Ponad 20 mieszkań w tamtym roku sprzedaliśmy, więc myślę, że super wynik jak na, można powiedzieć, ciężkie czasy. Na maksa zaczęliśmy działać, no i dzisiaj właściwie robimy już 35 flipa. Okay. W ogóle ja uważam, że to jest super biznes dla małżeństw, dla sióstr, dla braci. Fajnie jest robić ten biznes z kimś, a nie samemu. Całkiem fajnie finansowo to wyszło, właściwie mniej więcej to była taka trzykrotność naszych miesięcznych zarobków, jeśli chodzi o zysk z tego pierwszego flipa. Business Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Natalia Batko. Piąteczka. Cześć. Natalia jest fliperką, która działa z dużymi sukcesami, ale w małym mieście, więc chciałem, żeby opowiedziała tutaj, jak działa, w jaki sposób działa, jak to u niej wygląda, bo wiele osób się zastanawia, czy w ogóle można robić flipy w małym mieście. Natalia działa w Tarnowie. Tarnów ma niecałe tam 100 tysięcy mieszkańców. Tak, 100 tysięcy. Wiele osób się mnie pyta, czy warto w takim mieście małym robić, czy są na to klienci i co to działa, tak? Ty miałeś takie obawy, zanim wchodziłaś w ten biznes? Wiesz co, właściwie to nie mieliśmy jakichś takich dużych obaw, żeby zacząć działać w mieście, w Tarnowie. Oczywiście konkurencja jest dość duża, natomiast mamy jakiś swój system, mamy swoje standardy i całkiem dobrze nam to wychodzi. Wcześniej czy pracowałaś na etacie, czy miałaś swój biznes? Jak to się stało w ogóle, że weszliście w flipy? Bo wiem, że działasz z mężem, prawda? Tak, działamy razem z mężem, Dominikiem. Ja właściwie mając 19 lat założyłam już swoją pierwszą działalność gospodarczą i zajmowałam się typowo ubezpieczeniami na życie, byłam agentem ubezpieczeniowym. Natomiast mój mąż Dominik kilka ostatnich lat spędził w Norwegii, pracował tam na kierowniczym stanowisku, miał bardzo dobre zarobki i też bardzo odpowiedzialną pracę. Natomiast właściwie wszystko się zmieniło, kiedy zaczęła się pandemia. Wtedy też te wyjazdy mojego męża były dużo dłuższe, a z racji tego, że mieliśmy już w domu małe dziecko, a drugie w drodze, no to stwierdziliśmy, że po prostu coś musimy zmienić. Kiedy byliście u mnie na szkoleniu? My u Ciebie na szkoleniu byliśmy tak naprawdę w marcu 2020 roku, czyli w szczycie pandemii. Tak, dokładnie okay. Tak. A ono było na żywo wtedy? Czy? Tak, to było ostatnie szkolenie stacjonarne. No i można powiedzieć, że nasze początki jakoś nie były takie proste. Co prawda zaraz po szkoleniu bardzo szybko kupiliśmy pierwsze mieszkanie. Do dzisiaj pamiętam, że był to piątek 13. Natomiast no, ze względu na to, że no, ja byłam w ciąży, małe dziecko w domu, a Dominik miał kontrakt, z którego no, tak z dnia na dzień nie dało się zrezygnować. Dlatego też nasz pierwszy flip, można powiedzieć, że tak się przeciągał 7-8 miesięcy. No i tak naprawdę w momencie, kiedy urodził się nasz syn, no, podjęliśmy decyzję, że no, zupełnie zmieniamy swoje życie, że stawiamy tylko na flipy. No i tak też zrobiliśmy. Bo już wtedy były jakieś sukcesy, czy były jakieś transakcje, że widać było, że da się na tym zarabiać? Tak, tego pierwszego flipa całkiem fajnie finansowo to wyszło. Właściwie mniej więcej to była taka trzykrotność naszych miesięcznych zarobków, jeśli chodzi o zysk z tego pierwszego flipa. Kupiliśmy pod koniec roku jeszcze jedno mieszkanie, natomiast no, dopiero w styczniu 2021 roku już tak na maksa zaczęliśmy działać. No i dzisiaj właściwie robimy już 35 flipa, okay, czyli super. Przez 2 lata. Czyli przez 2 pełne lata. Pierwszy rok był taki trochę... Takie sprawdzenie, czy się odnajdziemy. Natomiast no, też te nieruchomości u nas nie wzięły się znikąd, bo... My już od kilku lat interesowaliśmy się rynkiem nieruchomości, też zaczynając mieliśmy już nieruchomość na wynajem i kilka działek kupionych. Jakoś tak w taki sposób lokowaliśmy pieniądze. Natomiast też zaczynając ten biznes, no mieliśmy pieniądze odłożone na nasz wymarzony dom. Okay. I też mieliśmy takie... I co z tym domem? Co z tym domem? No do dzisiaj nie stoi. Mieliśmy 3 opcje. Albo wybudować ten dom, mieliśmy wtedy 800 tysięcy odłożone na dom. Albo kupić kilka mieszkań na wynajem, no ale też stopa zwrotu nie do końca nas zadawalała, albo zrobić coś z tymi pieniędzmi, gdzie będziemy je cały czas pomnażać i ciągle szukaliśmy takiego złotego środka. I tak naprawdę jeszcze Dominik, jak był w Norwegii, trafił na Twój filmik na YouTubie, dosłownie po minucie, kiedy zaczął to, przesłuchał jakiś jeden filmik, zadzwonił do mnie, powiedział: wyślę ci coś, musisz to w tym momencie obejrzeć, i tak też się stało. Okay. Byliśmy na łączach i dosłownie obejrzeliśmy ten filmik, po 5 minutach podjęliśmy decyzję, że jedziemy oboje na szkolenie, bo stwierdziliśmy, że jeżeli robić ten biznes, to po prostu chcemy być razem, chcemy to robić razem. Dzisiaj z mniejszymi, większymi sukcesami flipujemy. Ja myślę, że nie z takimi mniejszymi, bo zrobić 35 flipów w 2 lata to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Tym bardziej, że jakby znam Wasze wyniki finansowe, bo sam przyjąłem Was do klubu Property Master Club. To jest taki klub dla moich absolwentów, którzy robią najlepsze wyniki, którzy minimum zarobili po moim szkoleniu 500 000, a Wy już zarobiliście ponad 1 000 000 złotych, prawda? Bo dostaliście złoty akt notarialny, taki dyplom, który honoruje osoby, które zarobiły na moim systemie robienia flipów 1 000 000 złotych, więc naprawdę w małym mieście to jest bardzo fajny wynik. I teraz właśnie chciałem Cię jeszcze zapytać, po jakim czasie Dominik rzucił pracę, od kiedy robiliście flipy? Bo wiem, że w Norwegii raz się zarabia dużo, a on jeszcze był na kierowniczym stanowisku, to jeszcze zarabiał o wiele więcej. No tak naprawdę w styczniu, kiedy urodził się nasz syn, to już w styczniu nie pojechał. Po prostu do końca grudnia był w pracy. No i teraz co z tym domem? No bo pieniądze na oszczędności poszły na biznes, na robienie flipów. I teraz macie jakiś pomysł na ten dom? Czy chcecie go wybudować być może na kredyt, który będzie spłacany z biznesu? Czy... Wiesz co, u nas to tak naprawdę nigdy nie dzieje się nic bez przyczyny i zawsze tak to działa, że jak coś odłożymy, to później to tylko procentuje. I tak naprawdę dobrze, że nie wybudowaliśmy tego domu, bo już zmieniliśmy zupełnie wygląd i projekt tego domu, który będzie w przyszłości. Mamy na razie działkę 40-arową, piękną, która jest i czeka na ten dom. Natomiast myślę, że jeszcze w tym roku budowy nie zaczniemy, ale w kolejnym pewnie tak. Okej. Dzisiaj mieszkacie w mieszkaniu, tak? Dzisiaj mieszkamy w naszej nieruchomości, którą wcześniej wynajmowaliśmy. A po prostu teraz mieszkamy. Okej, super. Ja też wiele lat mieszkałem w wynajętym domu. Policzyłem sobie, że mi się opłaca lepiej wynająć nowy dom od kogoś i pieniądze, które bym wsadził w ten dom, reinwestować we flipach, bo jest dużo większa stopa zwrotu. Więc po prostu, może to nie jest pod kątem posiadania, to nie daje Ci tej satysfakcji, ale pod kątem finansowym to jest dużo lepsze wyjście. Tak, ja uważam, że czasami trzeba po prostu niektóre marzenia przesunąć w czasie, i to później jest tylko na plus. Okej, super. A powiedz mi, jeżeli chodzi o pracę z rodziną, to wiem, że pracujesz z Dominikiem i robicie to razem. Bardzo fajnie, że byliście razem na szkoleniu, bo ja zawsze uważam, że jeżeli chcecie działać razem, to musicie być razem, żeby się wspierać, a nie jedna osoba wróci do domu i później nie będzie potrafiła wytłumaczyć, o co chodzi tej drugiej osobie. Tak. To jest ważne. A jak się dzielicie obowiązkami, tak? Co robisz Ty, co robi Dominik? W ogóle ja uważam, że to jest super biznes dla małżeństw, dla sióstr, dla braci. Fajnie jest robić ten biznes z kimś, a nie samemu. Fajnie mieć takie wsparcie właśnie w drugiej osobie, która doskonale rozumie, na czym ten biznes polega. Dominik jest bardziej techniczny, on ogarnia remonty, on wie, gdzie co ustawić, gdzie jakie instalacje mają iść, natomiast no ja zajmuję się bardziej projektem tego mieszkania, później aranżacją, homestagingiem. Też właściwie taki pierwszy kontakt z klientem, czyli czy kupujemy mieszkanie, czy sprzedajemy, telefoniczny jest mój. Później to różnie, albo Dominik sam jest na mieszkaniu, albo jesteśmy wspólnie. Natomiast tak mniej więcej ten podział obowiązków wygląda. A kto częściej negocjuje zakup mieszkania, Ty czy Dominik? Na miejscu stacjonarnie Dominik, natomiast ja robię taką podkładkę telefoniczną, że tak powiem. Research i dodatkowo umawiasz mu spotkanie. Śmiejemy się, że ja czasami jestem jak pracownik call center, wszyscy mnie słyszą, a nikt nie widzi. A kto mieszkania sprzedaje lepiej, albo bardziej, albo częściej? Ty czy Dominik? Też jest to taki podział, że z racji tego, że ja właściwie wszystko robię z domu, to taki kontakt, jeśli ktoś chce kupić od nas mieszkanie, pierwszy jest mój. Natomiast zazwyczaj później już Dominik jest na mieszkaniu i domyka sprawy. A jak to jest właśnie, bo masz 2 dzieci i powiedziałeś, że w 21 roku, czyli 2 lata temu, w styczniu urodziłaś drugie dziecko, prawda? Czyli masz 2-latka w domu, małe dziecko. Mamy 4-latkę i 2-latka. No właśnie, 4-latek to już jest takie w miarę ogarnięty, ale ostatnie 2 lata, czyli tak naprawdę najbardziej intensywny czas w Twoim życiu, jeżeli chodzi o flipy, to też był najbardziej intensywny czas, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. opiekę nad dzieckiem. Jak to udało Ci się powiązać, żeby były i sukcesy, i te 30 parę mieszkań zrobiliście razem, i jednocześnie no, byłaś mamą na pełny etat, tak? W tej sytuacji no to właśnie super jest to, że dzielimy się obowiązkami i też mamy już jakieś swoje takie procedury. Gdybyśmy nie mieli procedur i działali jakoś chaotycznie, bez planu, bez pomysłu, no to myślę, że no ta nasza działalność nie byłaby taka prosta, okay. A w tym momencie wiele rzeczy mamy już tak usystematyzowanych, że bardzo dużo działamy już zdalnie, na telefon. Też mamy ekipy budowlane, z którymi współpracujemy właściwie od początku, od kiedy zaczęliśmy robić flipy. I oni już też, przechodząc z mieszkania na mieszkanie, wiedzą, co mają robić i jakie my mamy standardy, czego mają się spodziewać po remoncie. Okej, ale macie, na przykład potworzycie sobie takie wewnętrzne checklisty, na których jedziecie, czy bardziej chodzi o to, jak to wygląda, na przykład, nie wiem, że dzwoni do Ciebie Dominik i mówi, jest hasło takie i jedziemy z tym. Jak to u Was wewnętrznie wygląda? Jakbyś mogła też tak zdradzić trochę od kuchni, jak to robicie? Znaczy, tak, mamy takie swoje listy, co mamy po kolei zrobić i po prostu realizujemy ten plan. Po zakupie mieszkania zawsze mamy taki standard, że po prostu pierwsze co wchodzi ekipa, która czyści to mieszkanie, później mamy elektryka od instalacji, no i później już robimy sobie plan mieszkania, robimy wizualizację, wchodzi ekipa remontowa. No i później jakby jest dalszy etap, czyli wystrój tego mieszkania i sprzedaż. A nie miałeś takich momentów kryzysowych, że no były te dzieci, one płakały i już jakby... Wiesz co, mieliśmy taką sytuację, tym bardziej, że jak zaczęliśmy i podjęliśmy decyzję o działaniu w styczniu, to w lutym Dominik miał wypadek i leżał kilka dni w szpitalu z połamanymi żebrami, z pękniętą nerką. Tutaj jeszcze kilkudniowe dziecko plus dwulatka w domu, więc gdzieś tam tych takich sytuacji różnych mieliśmy masę. Natomiast wszystkie osoby z rodziny czy znajomych, którzy nas znają, wiedzą, że jeśli my już mamy jakiś cel i postawimy na coś i coś robimy, to robimy to na maksa i jakby żadne takie przeszkody nie są w stanie nas zatrzymać. Okay. A jak wyglądał Wasz tamten rok? Bo wiele osób mówi, że no to był taki rok trochę, gdzie chmury czarne były nad rynkiem nieruchomości, wiele osób wróżyło ze szklanej kuli, że ceny spadną, tak się nie stało. Ile Wy w tamtym roku kupiliście bądź sprzedaliście mieszkań? Dla nas tamten rok był bardzo dobry, uważam. Właściwie myśleliśmy troszkę tak, że jeśli przyjdzie ta wojna, a my wtedy mieliśmy 9 mieszkań na stanie, takich, gdzie już były i po remoncie, i w trakcie remontu, i gdzieś tam w sprzedaży. Troszkę były obawy, tym bardziej, że no ta wojna jednak troszkę nam namieszała, ale no ponad 20 mieszkań w tamtym roku sprzedaliśmy, więc myślę, że super wynik jak na, można powiedzieć, ciężkie czasy. Super, to naprawdę bardzo dobry wynik, tak? A powiedz, co według Ciebie jest takiego najfajniejszego we flipowaniu? Nie pytałem o to nikogo w tym samochodzie, ale tak mi właśnie przyszło do głowy, że czy widzisz coś takiego, jakby dlaczego akurat flipowania są lepsze niż to, co robiłeś wcześniej, albo niż, nie wiem, inne biznesy? Fajne jest to, że tak naprawdę możesz sobie stworzyć procedury, nauczyć się tego i później robić już to automatycznie. Możesz to robić na telefon tak naprawdę, możesz to robić razem ze swoją drugą połową i dzięki temu jesteśmy razem, mamy wiele czasu dla siebie, dla dzieci, co jest dla nas najważniejsze. No i jednocześnie tak naprawdę no, zarabiać bardzo dużo. Tak, no bo jak Dominik dalej był w Norwegii, to Wasza rodzina by była taka trochę na odległość, prawda? Tak, na odległość, dokładnie. Super. Business Rider. A czym się takie Wasze flipy charakteryzują w Tarnowie? No bo wiem, że to nie jest duży rynek. Czy jest tam jakaś duża fabryka, na przykład, która ściąga ludzi zamożniejszych, czy na czym Wy jakby polegacie? No bo to jest jakby nieduże miasto, prawda? Tych bloków nie ma nie wiadomo ile, ale no jednak 20 mieszkań da się sprzedać w ciągu roku, tak jednej rodzinie. Jest kilka takich większych firm, są zakłady mechaniczne, są zakłady azotowe, tam pracuje kilkaset osób. Natomiast tak naprawdę czym wyróżniają się nasze mieszkania, to uważam, że my zawsze stawiamy na profesjonalizm i jakość. Staramy się, żeby te nasze mieszkania i jakościowo były bardzo dobre i też funkcjonalne i bardzo fajnie wyglądały, uważam. I też nasze podejście do klienta, myślę, że też jest docenione. Więc myślę, że to są takie główne cechy, które gdzieś tam mogą nas wyróżniać, a też staramy się właśnie budować tą swoją markę osobistą. W Tarnowie działamy jako diamentowe mieszkania Tarnów. Okej, okay, super. Taka mała reklama. Taka mała reklama. Fajnie. A to ile w takim razie możesz powiedzieć, ile wydajecie na remont mieszkania? Takiego 40-parometrowego mieszkania na przykład. Ostatnie, bo wiadomo, to idzie do góry cały czas, jest drożej, ekipy są coraz więcej, materiały przede wszystkim drożeją. To ile tak, dzisiaj wydajecie na takie mieszkanie? Około 50 metrów? Tak naprawdę to my uważam, że wydajemy dość dużo, jeśli chodzi o ekipy budowlane, ponieważ tak no, mamy kontakt z innymi inwestorami, też wiemy, jakie te kwoty są u nich. Natomiast no, ze względu na to, że my z naszymi ekipami pracujemy praktycznie od początku, też wiemy, że to są profesjonaliści, że jakość tych usług jest na najwyższym poziomie i też często właściwie nie musimy być codziennie na tym remoncie, oszczędza nam to czas, to jesteśmy w stanie dopłacić za ten remont. Czyli to jest taka usługa dodatkowa, tak? Tak. Koordynacja remontu, prawda? Kiedy oni są zaufani, nie musicie mieć osoby dodatkowej do tego, tak? Dokładnie. Której płacę dodatkowo, więc ten dodatkowy zysk dla nich jest dla Was oszczędnością. Tak. No właśnie, to ile? No takie mieszkanie, o jakim mówiłeś, czyli w granicach 40 kilku metrów, no to wychodzi w granicach 30 000, sam koszt remontu. Usługa, tak, ale nie z materiałem jakby, tak? Z materiałem jakby. Wiesz co, to jeśli chodzi o materiał, to pewnie więcej powiedziałby Ci Dominik, bo to akurat on jest odpowiedzialny za te kwestie. A kto jest odpowiedzialny w Waszym biznesie za Excela? Za policzenie tego? No, liczę przeważnie ja. Okej, to ale też przyznaję, że nie mówiłem Ci ogólnie, no, nie mówiłem Ci jakby pytania, więc mogłaś się do tego nie przygotować, ale mniej więcej tak jakby, wiesz, no ja na przykład nie siedzę w Excelu codziennie, ale tym dwa razy w miesiącu zaglądam tam i widzę, po ile to mieszkanie i zawsze się pytam, czego tak drogo? Moniki, moje wspólniczki. Tak, wiesz co, to zależy tak naprawdę od standardu, ale no w granicach gdzieś 80 000. No to sporo, to sporo, ale sam jestem ciekawy i zajrzę do tych swoich mieszkań, co tam... Zapraszamy. Co tam jest. Business Rider. A jakbyś mogła powiedzieć taki Wasz największy sukces w tym biznesie, tak? Co udało Wam się zrobić? Chodzi o taki największy finansowy sukces? I finansowy, być może satysfakcji najwięcej, bo nie zawsze tam, gdzie zarobiliście najwięcej, tam jest najwięcej frajdy, ale no... Taki największy sukces w tym biznesie. Znaczy tak naprawdę to było kilka takich różnych sytuacji, ale zawsze taką dużą satysfakcję mamy, jak oprócz tego, że my zrobimy fajny biznes na flipie, to też jednocześnie pomożemy komuś wyjść z jakichś długów, wyjść z jakichś problemów. To myślę, że to z takiej ludzkiej strony też my staramy się do tego biznesu podejść jako ludzie, nie liczyć tylko pieniędzy i taki twardy Excel, ale po prostu no, my lubimy tą pracę i ona sprawia nam satysfakcję, a pieniądze jakby no, też są ważne, ale to jest taki poboczny, że tak powiem, jasne. Skutek. A kupowaliście zadłużone mieszkania tym schematem, które było na szkoleniu jakby i oddłużyliście? Robiliście to? Tak, kilka takich przypadków mieliśmy, że wyciągnęliśmy osoby z długów, natomiast nie jest to jakaś taka duża liczba. No tak, to są deale, które są rzadsze, ale z kolei są bardziej koloryczne często, tak, prawda? Tak, dokładnie. Okej, a jeżeli chodzi o to mieszkanie, które podzieliliście na 3, to możesz coś więcej o tym powiedzieć? Czyli to nie do końca był podział na 3, to po prostu było piętro w całej kamienicy. No tam było dość dużo różnych problemów. Ale myślę, no, na przykład takich, że no, w jednym mieszkaniu to zupełnie to była totalna ruina, bez mediów, z osobami zameldowanymi, bez wspólnoty tak naprawdę. Ciężki kontakt był z 2 pozostałymi właścicielami, więc no masę było tam problemów takich, które gdzieś tam po drodze musieliśmy rozwiązać. Natomiast też tak jak Ty uczysz na szkoleniach, że im większy problem rozwiążesz, tym można się spodziewać większego zysku. Super, super. I jak tego deala, znaczy w ogóle jak pozyskujecie te deale? Czy to Ty jesteś od tego bardziej, Ty robisz taki research początkowy i dzwonisz, mówisz Dominik, jedź? kuj żelazo. Tak, bardzo często tak jest, natomiast akurat w przypadku tej kamienicy, no to temat nam wpadł z Investoro. Mhm. Wpadł z Investoro i była to już dość późna godzina. Ja pamiętam, usypiałam naszego syna i krzyczę do Dominika, że szybko jest temat i my będziemy mieli ten temat, tym bardziej, że to już wtedy no, zrobiliśmy już kilkadziesiąt tych transakcji i te flipy na mieszkaniach już wydały nam się takie po prostu proste. Chcieliśmy coś więcej, chcieliśmy jakiś taki większy temat, bardziej skomplikowany. Też my lubimy się uczyć i pokonywać jakieś takie większe przeszkody. Dominik zadzwonił, umówiliśmy się od razu następnego dnia na 7 rano. No i klepnęliśmy temat. Okej, super, super. Tak, dla tych osób, które nie wiedzą, to Investoro to jest taka aplikacja, którą stworzyłem głównie dla swoich absolwentów, tak żeby zamiast żeby nie siedzieć codziennie w internecie na komputerze i szukać na portalach ogłoszeń, to żeby ta aplikacja wyszukiwała za nas, tak? I od razu po sekundzie, kiedy się praktycznie wskoczy do internetu jakieś ogłoszenie z potencjalną okazją jest, to chcemy, żeby wysyłało SMS-a na przykład do Natalii albo do innych fliperów, którzy mają, załóżmy, ustawione filtry, które szukają tego i wtedy jest ciach, jest informacja i... Tak, my właściwie z Investoro korzystamy od początku, kiedy wprowadziłeś na rynek, tak? No i w tym momencie myślę, że już koło 15 mieszkań z samego Investoro pozyskaliśmy. O, super, super. To ja powinien brać prowizję od dealu tak naprawdę, a nie abonament do tego. Tak, tak. Okej, super. Jakby ktoś chciał, to link pewnie poniżej będzie w opisie do aplikacji, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. Business Rider. A powiedz mi, a dlaczego akurat wybraliście mnie? No bo też parę osób jest na rynku, które robi szkolenia z nieruchomości. Czy nie wiem, czy jakoś Was przekonałem czymś do siebie? Zdecydowanie tak. Jak już zaczęliśmy się interesować tematem, to obejrzyliśmy tak naprawdę no, pół YouTube'a z inwestowania o nieruchomości i u Ciebie przekonało nas to, że no, Ty masz za sobą kilkaset transakcji, Ty to robisz, Ty na każde nasze pytanie znałeś odpowiedź i my też bardzo dużo pieniędzy rocznie wydajemy na różne takie eventy nieruchomościowe, na szkolenia, natomiast też doceniamy to, że po szkoleniu u Ciebie jest chociażby Property Master, czyli grupa najlepszych inwestorów, gdzie mamy spotkania, kilka spotkań w roku, gdzie szkolimy się dodatkowo, gdzie zdobywamy tą wiedzę. No i też uważam, że w dzisiejszych czasach, kiedy rynek tak diametralnie i tak szybko się zmienia, nie można gdzieś tam zrobić kilka lat temu szkolenia i działać tym samym systemem cały czas, no bo jednak jest za dużo zawirowań, tak, za dużo zmian. Trzeba cały czas go modyfikować. U mnie ten system jest cały czas taki sam, jeżeli chodzi o trzon, o taki fundament, tak, prawda? Natomiast oczywiście, że tam pewne rzeczy zmieniamy trochę standard tych mieszkań, zmieniamy trochę ogłoszenia nasze, tak? Jakby robimy coraz lepiej te rzeczy, ale to jest taka delikatny lifting, a to nie jest zwrot o 180 stopni, czyli nie robimy inaczej teraz, tak, że teraz kupowałem tak, a teraz kupuję tak, nie. Dalej robię tak samo, dalej tak samo negocjuję, ale jednak trochę dopasowuje się, no klient czasami jest bardziej wymagający, tak, na przykład. Dokładnie. Kiedyś robiłem takie liftingi, można być tylko i to szło, a później klient był coraz bardziej wymagający, miał większe zasoby gotówki. A powiedz mi, ale Wy byliście na moich wszystkich szkoleniach, bo wiem, że Dominik był chyba na jeszcze jednym moim szkoleniu. Na pierwszym byliście razem, tak? Tak, na pierwszym szkoleniu byliśmy razem. No i tak naprawdę później, no ze względu na to, że małe dziecko w drodze, drugie w domu, no to Dominik jeździł. No właściwie był na wszystkich Twoich szkoleniach poza deweloperką. I bardzo dużo dało nam szkolenie z flipów hurtowych, bo to tak no, ułożyło nam ten biznes. Oczywiście to pierwsze szkolenie z flipów, no to też jest skarbnica wiedzy i tak naprawdę wyszliśmy od Ciebie ze szkolenia i my wiedzieliśmy krok po kroku, co my mamy zrobić i jak działać. Natomiast to drugie szkolenie z flipów hurtowych, no to po nim to tak naprawdę już no, ruszyła maszyna. Okej, wystrzeliliście po prostu. Wystrzeliliście, tak. Jak rakieta. Jest super, cieszę się bardzo, no bo myślę, że po to robię. I ten Property Master Club, z kolei, o którym wspomniałaś, to on, jak Ty się zapisywałeś z Dominikiem na szkolenie, jeszcze go nie było, bo to jest taka grupa, która od roku, można powiedzieć, działa, żeby jeszcze bardziej się rozwijać, więc wtedy jeszcze nikt nie wiedział o tym, że takie coś powstanie, natomiast też jest grupa na Facebooku moich absolwentów, taka tajna grupa, do której mają dostęp tylko absolwenci. Czy korzystacie z niej? Jakby ciągle macie jakieś, wyciągacie z nich jakieś informacje, ludzi, albo deale, albo finansowanie? Tak, bardzo często się zdarza, że na przykład ktoś ma podobny układ mieszkania, ktoś ma jakiś tam problem i fajne jest to, że tam jest już chyba kilka tysięcy osób i można wymienić się doświadczeniami, nawet jeśli dodam jakieś pozno, to za chwilę jest jakiś telefon, słuchaj, zrób to tak, tak. Z kolei jeśli ktoś ma jakiś problem, a my mamy z tym doświadczenie, to też staramy się komuś takiemu pomóc. Tak, no właśnie, tam nie ma tak, że każdy się na siebie patrzy jak na konkurencję, nawet jak działa w tym samym mieście. Tak. A jak Wy właśnie żyjecie z konkurencją? Bo to jest nieduże miasto, natomiast wiem, że tam też są inni fliperzy, jest też, mam też Twoich absolwentów tam, prawda, i też działają prężnie. Jaki macie z nimi kontakt? Jak to wygląda? Mamy bardzo dobry kontakt, zresztą my w ogóle współpracujemy z fliperami, dlatego jeśli ktoś zaczyna swoją drogę, jest gdzieś tam z Tarnowa czy z okolic i potrzebuje jakiegoś wsparcia na początek, to my bardzo chętnie możemy takiej osobie pomóc, możecie spokojnie do nas dzwonić, służymy pomocą. Natomiast spotykamy się z innymi inwestorami gdzieś tam na obiedzie, na kolacji, czasami nawet na jakiejś imprezie. Także uważam, że to jest no, takie zdrowe. Oczywiście nie z wszystkimi, bo też mamy jakąś tam swoją taką grupę fliperów, gdzie rzeczywiście bardzo się lubimy i mimo tego, że działamy na jednym rynku, Tarnów jest mały, no to każdy ma tam jakąś swoją drogę i to też w nieruchomościach jest super, że to nie jest tak, że jakoś gdzieś tam musimy ze sobą konkurować, tylko każdy ma jakąś swoją dziedzinę, swoją branżę. Zresztą nieruchomości to jest tak obszerny temat, że można robić wiele, nie tylko flipy, można robić kamienice, deweloperkę, najem, podnajem, więc każdy gdzieś tam znajdzie, nawet w takim małym mieście. A mieliście taką sytuację, że można powiedzieć, że się starliście, ktoś wam wyrwał jakąś okazję, albo wy komuś, znajomemu, czy...? Wiesz co, my bardzo etycznie podchodzimy do tego tematu, więc z naszej strony nie było nigdy takiej sytuacji, że gdzieś tam komuś podebraliśmy temat. Wręcz nawet jeśli jest taka sytuacja, że gdzieś tam mamy jakiś telefon od kogoś, a zdarzyło się tak, że ktoś już miał podpisaną umowę przedwstępną, a ktoś jeszcze zadzwonił do nas, bo myślał, że może zaproponujemy jakieś inne, lepsze pieniądze, no to też dzwonimy, że słuchaj, jest taki temat, to jest Twój klient, zadzwonił, działaj, dopinaj szybko temat. Natomiast no, w drugą stronę zdarzyło się kilka razy, że gdzieś tam ktoś nam podebrał jakiś temat, ale... No ale to jest normalne, prawda? To jest kwestia konkurencji. Ja pamiętam, że na samym początku, jak zacząłem organizować szkolenia, to na początku mówiłem ludziom z Lublina zabraniam, po prostu. Dowody sprawdzaliśmy, meldunki sprawdzaliśmy, ale to było trochę głupie, bo później jak otworzyłem fundusz i zacząłem działać na większą skalę, przestałem się bać tej konkurencji lokalnej i nagle się okazuje, że przyjeżdżają do mnie ludzie z Lublina, nie ma ich dużo i oni działają 2, 3, 4 lata, a ja później w ogóle ich nie widzę na rynku tak naprawdę. To jakby jest tak, niby Lublin to nie jest wielkie miasto, ale jest to miasto, które no jest 100 tysięcy mieszkań w Lublinie, więc no, wcale się nie musimy spotykać na tych mieszkaniach, na tym rynku, wyrywać sobie ofert i to nie jest tak, że ci ludzie, którzy działają, oni być może znajdą okazję, do której ja bym nigdy nie dotarł po prostu, tak? I odwrotnie. Dokładnie. Więc ja też nie kupuję 100 mieszkań miesięcznie, żeby można być, że każde mieszkanie jedno potencjalnie mi ktoś zabiera, więc starczy dla tych wszystkich ludzi tych mieszkań. Dokładnie. Okej, Natalia, to tak zapytam Cię na koniec jeszcze, powiedz, jakie macie plany, bo działacie ostro 2 lata, prawda? I co chcecie robić dalej? Czy teraz może przejść do czy robić kamienicę, jeszcze więcej tego? Wiesz co, tak myślimy o jakimś większym temacie, takim, gdzie będziemy mogli bardziej zaangażować tą wiedzę, którą ciągle zdobywamy. I myślę, że tak, że kamienica to jest coś, co na pewno chcielibyśmy zrobić. Czy deweloperka? Zobaczymy, bo też no, nie można tak kilku srok za ogon łapać i chwytać się wszystkiego. My też staramy się robić to, co robimy na najwyższym poziomie. Ale tak, kamienica to jest to, co na pewno chcemy robić. Druga sprawa to też myślimy o inwestycjach za granicą, głównie w UK. No i też... Tak naprawdę chcemy sobie zostawiać co roku 2 mieszkania na wynajem. Okej, super. A myślicie o jakimś człowieku, który Wam będzie jakiś asystent, może do wsparcia, ktoś od remontów jeszcze dodatkowo, taki, nazwijmy to, żeby robił pewne rzeczy za Was? Myślę, że jeżeli byśmy mieli jakiś większy projekt, na przykład jakaś kamienica, no to byłoby to nieuniknione, natomiast na chwilę obecną Mamy tak to już, mamy takie procedury i wszystko jest usystematyzowane, że no właściwie nie ma potrzeby, bo załatwiamy na telefon wiele rzeczy. Super, super. Fajnie. Dzięki, Natalia, w takim razie, że zgodziłaś się tutaj ze mną spotkać i życzę Ci, żeby te Wasze plany się spełniły, żeby w tym roku było powyżej 20 mieszkań sprzedanych, także piąteczka. Dzięki. Cześć. Do zobaczenia.